Ten Kamil? 5 punktów, 4 metry. Tyle ma jako zapasu, ale my liczymy, że Kamil nie tyle będzie walczył teraz z Kraftem, co z tymi, którzy będą latali po nim. No tak sobie oczywiście marzymy. Jednak najdłuższy lot w pierwszej serii, 230 metrów. Kamil 232 w kwalifikacjach. Ale tamten skoczył dalej, 238,5, nowy rekord. Ważna próba, bo jeżeli jutro będą problemy z pogodą, może się... Czyżby? Żółte światło? Taki ruch wykonał, jakby schodził z belki. Tam jest Toch. Piotr Grzyża. Będzie przerwa. Kamil potrafi wytrzymywać takie przerwy. Pamiętamy, jak to było w drugim konkursie turnieju w Trzech Skoczni w Gapa. Obniżona belka. No, 18. Mieliśmy przed chwilą 20. Kart skakał z 20 belki. Czyli dodatkowe punkty będą za bramkę, ale jednocześnie wolniejszy na progu. No musi Kamil skoczyć tak, jak potrafi, 102,5 metra najazdu i mieć w świadomości, jest doświadczony, wie doskonale, o co jest gra. Jeżeli będą sparaliżowane dwie kolejne serie, to może być tak, jak w wielu konkursach lotów na Mistrzostwa Świata, tylko dwie lub trzy serie decydowały o tym, kto wygra tytuł Mistrza Świata. Przypominamy, to jest jedyna rzecz, której jeszcze nie wygrał w swojej karierze Kamil Stoch. Jest 101, dobrze, dobrze. W powietrzu wysoko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, ależ to był skok. Odpalił taką rakietę. To było rzeczywiście latanie. To nie była jazda samochodem. To był lot rakietą. 219 metrów. Brawo, Kamil, brawo. Porównajmy to na przykład do Krafta. Te dwie bramki to jest 8,1 punktu za niższą bramkę w stosunku do Austriaka. No nie ma wątpliwości, że Kamil obejmie w tej chwili prowadzenie, że w najgorszym przypadku po tych dwóch seriach, 25. Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, będzie trzeci, ale może wyżej. Zdecydowanie najdłuższy lot. Z tyłu. Pół punktu zaledwie i noty po 18, 18,5. Nareszcie dostanie 54,5. W pierwszym skoku dostał tylko 50 za źle ocenione lądowanie przez sędziów. 219 metrów, Kamila. I jest 431,8. To jest potężna już w tej chwili przewaga. Pół przewagi nad Kraftem. I teraz pozostaje dwójka. Richard Freitag i Daniel Andre Tande. Tandego trzeba się bać, ale i nie wolno zniknąć, nie może nam zniknąć z pola widzenia Niemiec. Ja myślę, że Freitag nie da rady, ale spokojnie, spokojnie, już sprawdzamy, już jest w powietrzu, jeszcze 3 sekundy i wyląduje. Daleko, daleko, będzie, daleko. I skoczył chyba minimalnie dalej, może wyprzedzić Kamila Stocha. A więc wrócił do wielkiego skakania w fenomenalnej dyspozycji. 228 pierwszy, 225,5, a więc dalej, dalej, dalej. 4 metry dalej niż powinien pokonać Kamila Stocha. Znaczy, że te 2 punkty odjęte będzie przed Kamilem. To takie myślenie życzeniowe po mojej stronie. I tak 438, 6,9 punktu przewagi Niemca nad naszym dwukrotnym mistrzem olimpijskim, dwukrotnym zwycięzcą turnieju Czterech Skoczni. Ależ wrócił mocny. Od razu staje się jednym z głównych faworytów Igrzysk Olimpijskich. Ponownie tak jak było na początku sezonu. Teraz ten licznik dopiero pojechał w górę. My oczywiście wiedzieliśmy to nieco wcześniej, a więc będzie przewaga, będzie 6,9 punktu, tak? Przewagi nad Kamilem Stochem po dwóch seriach Mistrzostwa Świata. Już tylko Daniel Andre Tande pozostaje. 7 metrów mniej więcej trzeba będzie odrobić w dwóch następnych próbach jutro. A tutaj trener zdecydował o obniżeniu najazdu, liczy na dodatkowe punkty, jest w tej chwili sprzyjający wiatr, Daniel Andre Tande w powietrzu, ależ będzie skok pioruński! Jednak po raz kolejny znowu najlepszy Tande, niezależnie czy trening, kwalifikacja,
Pierwsza seria, druga seria. Norwek jest poza zasięgiem rywali. Nawet ten fenomenalny skok Kamila Stocha, a później jeszcze lepszy Freitaga, nie spowodował, że jest zmiana lidera. Tak, tak. No i te punkty za bramkę, za tą pokarową, taktyczną rozgrywkę jeszcze powiększą tę jego przewagę. 227 metrów. Najdłuższy lot drugiej serii. 7,5 metra dalej od Kamila. No i o 2 metry dalej od Freitaga. Duża przewaga. Duża przewaga. 227 metrów. 2 metry dalej od Freitaga. 8 metrów dalej od Kamila Stocha. No i dużo dostał bardzo od sędziów. Po 19 od dwóch sędziów, więc jedna 19 wchodzi 449,6 punktu. To już jest przewaga prawie 11 punktów nad Freitagiem, no a nad Kamilem to jest 18, 17,8 punktu. Po dwóch seriach mistrzostw świata w lotach narciarskich tandę prowadzi nad Kamilem Stochem, który jest trzeci. No i co, jesteśmy na półmetku, przynajmniej jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem.